Cześć, czas na sztukę w minutkę. Czy nie macie czasami wrażenia, że nasze społeczeństwo jest zepsute? Że spowija je sieć kłamstw historycznych, a część postaci i wydarzeń, o których myślimy jako bohaterskich, w rzeczywistości takimi nie była? Jeżeli tak, to macie coś wspólnego z Valerie Hegarty, z tym, że ona mówi o społeczeństwie amerykańskim. Artystka tworzy rzeźby, obrazy i instalacje, w których komentuje trudną historię Stanów Zjednoczonych, burzy rzekome piękno odkryć geograficznych, na nowo rysuje postaci ojców założycieli, zwłaszcza George'a Washingtona, który niestety był właścicielem niewolników i sporo z tego zarabiał. Wiele jej prac to sztuczne antyki, które artystka później znowu niszczy. Częstym motywem są zwiędłe kwiaty, które można interpretować jako martwe owoce ziemi, która nie rozliczyła się jeszcze ze swoją historią. Ma Instagram, polecam.